Cześć! Jesteśmy w Designer Outlet Gdańsk i zapraszamy na drugi odcinek programu Rudnicy na Łowach, w którym wspólnie robimy zakupy, wyszukujemy modowe perełki i wybieramy dla siebie wzajemnie stylizację. Obok mnie Paulina Rudnicka i Michał Rudnicki. Mamy tak samo na nazwisko, a nie jesteśmy ani małżeństwem, ani rodzeństwem. Rudnicy na Łowach? Zaczynamy! Szary dres to jest tak naprawdę kwintesencja elegancji. Najgorsze jest to, że Michał nie żartuje. Nawet namawia mnie, żebyśmy poszli do ślubu w szarych dresach. Namawiam cię też, żebyś miała podwójne nazwisko. Paulina Rudnicka-Rudnicka jak Erik Dżemba-Dżemba. Kto? Pewnie jakiś sportowiec. Zresztą nieistotne, dopóki na tym palcu nie ma kawałka metalu z kawałkiem kamienia. Tematu nie ma. A dziś będziemy mówić o outfitach na jogę, jogging, spacer. Może po prostu na co dzień. Ja już wiem, czego szukam i dla mnie, i dla ciebie. A ja postaram się udowodnić tobie, że to nie musi być szary dres. Dwie osoby, cztery stylizacje. Niekoniecznie szary dres. Lecimy. Dzień dobry, mogę jakoś panu pomóc? Tak. Szukam takich. Idealne. Takie same, tylko bardziej pro. Nerka. Michał by się ucieszył. Czapka dla mnie, czy czapka dla Michała? A może wystąpię w stroju kąpielowym? Będę się tak rozbierać, Baywatch na ekranie. Do szarych spodni najlepiej pasowałaby przecież szara bluza. Mielibyśmy wtedy od razu taki garnitur. Wypatrzyłem już, jest w moim rozmiarze, no bo niestety w ostatnich czasach to jest spory wyznacznik tego, czego szukam. Wypatrzyłem prawdziwą perełkę. Łososiowy t-shirt z tęczowym przebłyskiem. To błyszczy tęczą. No nie da się być bardziej dopaminowym niż ten t-shirt. Coś kolorowego, czarne. Ta jeansowa kurtka. Widzę ją na sobie, nie na Michale. Chociaż jest odział męski. Tutaj bardziej bym stawiał na taką paratrampkową klasykę. Chcę brać ślub w dresie, w szarym dresie? To przyjdę jako panna młoda. To jest dokładnie to, czego szukam. Oczywiście tutaj znowu szalejemy z kolorami, bo do szarego i czarnego idealnym połączeniem będzie biel i czarna łyżwa. Biały, czarny, to są moje klimaty. Jedno, co tu jeszcze musimy znaleźć, rozmiar, a to nie zawsze jest takie oczywiste, jak ma się mniej więcej 46. Skoro już mam kolorowy strój, to teraz do tego przydadzą się... udało się, kolorowe buty. Cukierkowy róż czy mięta? Sama nie wiem. A czego tu dobra dusza szuka? A wiesz, co to za koszulki? Chodzisz w podobnych na siatkówkę, o. Okej, okay. A to mamy jaki sport? Dobra, czyli nie siatkówka, więc będzie piłka nożna. Tak? Brawo. Tak? Yes. Reprezentanci Polski. Znasz jakiegoś piłkarza reprezentacji Polski? Wymień dwóch. Lewandowski i Boniek? Tak? Tak? Nie? No przecież to są Polacy. Mógłbym to zrobić. Powinienem to zrobić. Świat się tego spodziewa. I proszę, to są właśnie kolory Michała. Ja już po ostatnim odcinku wiem, pomarańcz, zieleń, jego ulubione. Paulina chodzi w dresach, po domu zwłaszcza, ale myślę, że do takiej sportowej stylizacji lepiej będą się nadawać leginsy i chcesz czy jest? Teraz wyjdzie głupio, albo wezmę za małe, albo nie będę wierzyć, że jest aż taka mała. Wystający brzuszek łatwo ukryć pod kurtką. Ważne, żeby ona była rozpięta, bo te pionowe linie będą nas optycznie wyszczuplać. Zobaczcie, jak wysokie podeszwy mają te buty. Dla osoby, która ma 1,57 m, tak, masz 1,57 m, nie 1,60 m. Jesteśmy przed ścianą z jeansami. Jasne, ciemniejsze, a może czarne? Czarne, klasyk. Taki mały kotek na tym bucie. Ta nereczka i ten plecaczek. I całkiem świadomie używam zdrobnień, bo przecież to jest takie słodziachne. Czarna, zielona, żółta i biała. Nie w czerni, tylko w bieli. Super stary. Zawsze byłem ich gorącym entuzjastą. Bluza prosta, fajna, uniwersalna, do wszystkiego się na pewno nada. I chyba postawię na topy. Jeszcze kwestia rozmiarów, XS-ka.
M-ka to będzie za duża. XS-ka. Leginsy, super, fajnie leżą, mam tutaj luz, w przeciwieństwie do tego topu, w którym ledwo oddycham, także następnym razem poproszę o trochę większy rozmiar. Czerwona bluza, sama bym na to nie wpadła, ale podoba mi się. No i tutaj zaskoczyłeś mnie tą panterą. Skąd ten pomysł? Pogłaszcz. W czym czuję się najbardziej swobodnie, najwygodniej? Dresy, bluza, białe buty, koniecznie białe buty. Najchętniej chodziłbym na co dzień i w każde miejsce. I do pracy, i do urzędu, i do kościoła, i na boisko. Tak trzeba żyć. Mam wrażenie, że trochę nas odmłodziłam. Jest młodzieżowo, jakbyśmy przenieśli się do koledżu. Mam na sobie strój kąpielowy i kurtkę puchową, zimową, jest bardzo ciepła, ale najważniejsze to jest ten szary dres, czyli to, co ty lubisz najbardziej i w czym widziałbyś mnie do ślubu. Co sądzisz? Zdecydowanie widzę cię w kostiumie kąpielowym przed ołtarzem. Chciałem powiedzieć, że wielkie umysły myślą podobnie, bo chyba w jakiejś stylizacji już widziałem te buty, ale nie dziwię się, że wybrałaś te same, bo model jest znakomity. Dziwię się natomiast, że w sportowej stylizacji nie ma dresów, ale jednocześnie totalnie ją aprobuję, bardzo mi się to podoba. Sam bym po prostu tak nie podszedł do zadania pod tytułem moda sportowa, no ale to ty tu jesteś modową ekspertką, ty widzisz szerzej. Chodziłbym nie tylko do koledżu, natomiast jeszcze odnosząc się do twojej stylizacji, kojarzy mi się z tancerkami hip-hopowymi, jest czapel, są dresiki i nie dość, że jest takie oryginalne połączenie, jest ta kurtka, jest czapa, jest dobry but, jest dres, jest szary dres, jest gitara. Muszę przyznać, że poruszanie się po sklepach z modą sportową idzie mi zdecydowanie łatwiej niż po jakichkolwiek innych. Ja z kolei chyba nadal niewiele wiem o sporcie. Na co dzień noszę się bardziej klasycznie i elegancko, ale też chętnie wbijam się w wygodny dres. A jaki jest wasz dress code? To by było na tyle od nas. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i w Designer Outlet Gdańsk.